Dobra, słuchajcie widzowie, robimy opening, ale nie w grze, tylko na żywo. Słuchajcie, dostałem paczuchę. Ciekawe od kogo? Ja chyba wiem od kogo, słuchajcie, ale zrobimy sobie potężny opening. Ale że szanowny pan kurier do mnie pytał, czy pan ma ciaszek. Mogłem podpisać. Słuchajcie, co my tu mamy? Paczce. Paczuni. Powaga. Uwaga, poproszę o powagę na czacie. Słuchajcie, powinienem sobie nóż chyba przynieść do tego, ale nie, chyba sobie poradzimy bez noża. Po prostu brutalną siłą. Jak barbarzyńca. No właśnie, ciekawe, czy w środku będzie dakimakura. Czyli taka... Wiecie, czym jest dakimakura, widzowie? Taka poduszka podłużna wielkości człowieka. Bardzo często z wizerunkiem jakiejś dziewczynki z anime, do którą można się przytulać w nocy. To jest bardzo dobre dla kręgosłupa, bo można ją tak udami objąć. I na przykład jak ktoś ma ból romboidalny, to jest zalecane przykładowo. Dostałem się do środka. I co my tu mamy? Słuchajcie. Momencik. W środku mam hałwę. Din Florea Sorelui Kukakao. Ciekawe po jakiemu to, widzowie. A wiecie, czym jest hałwa? Kurz z cukrem. Ale słuchajcie... Możecie się zastanawiać, kto by mi wysłał hałwę. Czy to jakaś marka? Czy to producenci hałwy zaczynają mnie sponsorować? Nic bardziej mylnego. Jak my to, słuchajcie, chyba dzisiaj będzie otwierane na streamku to, co tutaj dotrzymamy. Przepraszam, jeśli wy to słyszycie przez wszystko. Jeśli was bolą uszy od... Kurde. Ej, jest chłodne strasznie. Nie wiem, chyba pan kurier to w lodówce trzymał w przewozie, bo jest chłodniutkie winko. Słuchajcie, dostałem wino z Rumunii, czy już pewnie kojarzycie. Słuchajcie, ja chyba dzisiaj założę specjalną koszulkę, którą mam na taką okazję. Przebiorę się, sekunda. Okej. Okay. Już wiecie, od kogo dostałem podarunek? Ludos! Ludos, widzowie! Ludologiczna essa! Słuchajcie, dostałem paczuchę. Tu jest jeszcze parę rzeczy, zaraz sobie przyjrzymy. Od Matiego i Amandy, których możecie kojarzyć jako trzy osoby, jako trójce. Putrefy, Kiszak i Amanda. Przerzuć w poziomie. O, i teraz widać, że jest ludologiczna essa. Dobra, wstałem sobie i patrzymy dalej, co tam jest. Ja lubię w pierwszej kolejności takie zapakowane rzeczy oglądać. Najbardziej mnie interesują. Ale tu widzę, że jest chyba jakiś słoik, żeby się nie rozbił w podróży, co ma w sumie sens, bo z Rumunii jest mega daleko, nie? Ile jest z Rumunii? No trzeba by było prawdopodobnie, no jeden ocean przypłynąć, nie? Co najmniej jeden ocean, a może nawet dwa. Momencik. Dobrze, że gram Strength Stackerem, to mi się udziela ostatnio. I Warcry'a sobie tak nadupiam, chodząc po domu. Dostałem, słuchajcie, polski produkt. Czy powiedziałem polski? Nie no, chyba z Rumunii. Co to jest? Zakuska da winete coapte. Czekajcie, pokażę wam, co dostałem. Co to jest, myślicie? Ja tu cukinię widzę. Nie, to jest bakłażan, marchewia, papryka. Może będzie po polsku napisane też. Czekajcie. Eggplant snack, czyli to jest zakąska bakłażańska. Po polsku. A po hiszpańsku jest salsa zakuska. No nie wiem, no zakładam, że to albo coś, żeby z warzywkami, albo coś, żeby z makaronem jakimś. No nie wiem, chłopaki. I dziewczyny, bo mnóstwo dziewczyn też ogląda. Jak ktoś jest dziewczyną, może wpisać... Tak, Piotrek, jestem dziewczyną. O, to się Halimie spodoba. Patrz, Halima, dostaliśmy od Kiszaka i Amandy słodkie gwiazdeczki pastelowe takie. Marshmallow. Star Marshmallow, to jest chyba też właśnie w języku narodowym Rumunii. Star Marshmallow. Napisane. Pokczamp, co my tu jeszcze mamy? Hot chocolate. To też jest po rumuńsku, zaufajcie mi. Hot chocolate. Ej, jest napój chyba. Ty, a to se dupnę. Ty, to se dupnę teraz. Jest kawka, jakaś taka... Jakiś taki rumuński brand. Coś w stylu rumuńskiego Starbucksa, jak rozumiem. Ice coffee, ale jest zimny. Nie wiem, chyba tak jakby dosłownie pan kurier to trzymał w lodówce.
No, bez kitu. Rom? Ej, a to kiedyś właśnie w Polsce też takie były, takie płytki CD-ROM, nie? A potem ta firma chyba się zmieniła, ta płyta CD-ROM i teraz czekoladę produkuje. No to się do komputera wkłada, znaczy pomyliłeś kiedyś, takie płyty robili do komputera, a teraz właśnie czekoladę taką robią. I dostałem, słuchajcie, a to wegańskie jest. To ktoś teraz powie, co wegańskie, to weź to wypierdol. Pasta wegańska, o taka, typu, no jakiś tam jest, kurde, papryka, coś tam, coś tam. Mówicie, żeby czekoladę do komputera włożyć? Nie wiem, że to jest taki dobry pomysł. Oprócz tego, słuchajcie, dostałem dużo jakichś takich cukierasków. Milky Splash dostałem. Z kotkiem. Czekajcie, może zobaczycie kotka. O. Nie widać, on jest taki pomarańczowy trochę jak Garfield. W ogóle muszę wam powiedzieć, że właśnie, że moja droga dziewczyna Halima trochę jest... Widać, że jest graczką Poe, bo ją ostatnio pytam, Halima, jakie jest twoje ulubione jedzenie? Co powinniśmy wspólnie zjeść? Co tak najbardziej lubisz? Tak zastanawiała się 10 minut i powiedziała, że lasagna. Moja dziewczyna to Garfield. Rude włosy, miałczy i je lasagne. Dosłownie. Literalnie ona. Garf. Widzowie. W zasadzie to... Widzieliście chyba wszystko z openingu. Kurde, no co mogę powiedzieć? Mega miła, taka losowa w zasadzie paczucha od Matiego i Amandy. Wysyłam całusy prosto do Rumunii. Mega słodkie. Urocze, nie, widzowie? Fajnie. Mega słodkie. Też mi muszę kiedyś coś wysłać. Muszę... Ciekawe, czy oni kiedyś byli w Polsce? Może jakiś polski produkt? Widzowie, jaki taki polski produkt, którego pewnie nie słyszeli, żyjąc w Rumunii? Coś takiego bardzo polskiego, czego na pewno nie kojarzą. Masz jakieś pomysły? Kapuśniak, bigos, metka, co to jest metka cebulowa? Pierogi, harnaś, kiełbasa śląska. Kurde, wysyłałbyś kiełbasę śląską kurierem? Bardzo słodkie, powiem wam, a teraz skosztuję tego, Starbucksa z Rumunii, którego dostałem tutaj w formie puszki. Zobaczymy, czy rumuński Starbucks odda.